pytanie to jest po co? Zawsze takie pytanie sobie zadajemy, jeśli chcemy coś zrobić. Na pewno po to, żeby ta szkoła była jeszcze lepsza. Żeby była jeszcze bardziej atrakcyjna dla swoich uczniów, bo bezpieczeństwo jest chyba tak samo ważne jak fakt, czego się tutaj mogą nauczyć, zanim wyruszą w dorosłe życie. I dlatego myślę sobie, że pan dyrektor Stefanik nie bez kozery zaprosił dyrektorów gimnazjów. Proszę zwrócić uwagę, że tak to jest z dostawaniem się do szkół gimnazjalnych, że uczniowie, absolwenci gimnazjów stają się klientami, stają się bardzo oczekiwanymi osobami, które przychodzą do jednej z naszych 7 masowych, bardzo dobrych szkół. I nie dziwię się, że dyrektorzy robią wszystko, żeby absolwenci gimnazjów przyszli właśnie do ich szkoły. Widzę moje koleżanki dyrektorki gimnazjów i powiem wam tak. Każda z naszych 7 szkół jest bardzo, bardzo dobra. To nie jest tylko moja opinia, zaraz zdefiniuję to, dlaczego tak sądzę. Każda jest bardzo dobra w inny nieco sposób. One w prosty sposób ze sobą nie rywalizują. To nie jest tak, że na przykład uczą tych samych kierunków kształcenia. One się uzupełniają. Mamy 2 ogólniaki, mamy 5 świetnych zespołów szkół zawodowych i fakt, że ta szkoła oprócz tego, że ma genialne wyniki, zarówno maturalne, jak egzaminów zawodowych, gdy młodzież zdaje, staje się jeszcze szkołą bezpieczną, szkołą pragmatyczną, praktyczną, jeśli będzie można też w sklepiku płacić tą kartą, to to jest jakaś dodatkowa zachęta dla uczniów, którzy do tej szkoły przyjdą. Bardzo dobrze zdajemy, nasi absolwenci zdają matury, bardzo dobrze zdają egzaminy zawodowe. Wszyscy wasi absolwenci powinni trafić do naszych szkół. To jest dla nas standard. My jeszcze chcemy, żeby jak najwięcej uczniów przyszło z powiatów ościennych i przychodzi, bo pamiętajmy, że oprócz tego najważniejszego efektu, czyli wiedzy, umiejętności, które wynoszą ze szkół, ważne jest też to, że każda dodatkowa klasa to jest 2,2 etapu. Czyli to jest praca dla naszych nauczycieli, dla mieszkańców Bolesławca, dla mieszkańców powiatu. Więc to wszystko się kumuluje. Tak jak my się mówimy. Jeśli wspólnie będziemy podejmować takie działania w porozumieniu, to tylko efekty mogą być świetne. Cieszę się, że są tutaj z nami przedstawiciele służb mundurowych. Pilnujcie nas i strzeżcie. Robert ma tu w zasadzie 2 działki, prawda? Czyli mówię o Straży Pożarnej, obyście nigdy nie musieli tu przyjeżdżać. Jest Emil, czyli komendant Straży Miejskiej. Mamy komendanta Policji, Henryka. Pomagajcie nam w tym dziele wychowywania, bezpiecznego przygotowywania do dorosłości naszych uczniów. Mam nadzieję, że wy się nie będziecie martwić, trochę bardziej będziecie monitorowani. W starostwie, jak ktoś chce wyjść z budynku, zawsze się musi odklikać. I wiadomo, czy to jest wyjście służbowe, czy prywatne. Jak prywatne, trzeba odrobić. W związku z czym to również w jakiś sposób dyscyplinuje. To jest przyszłość, szkoła jest bezpieczna. Kończąc, powiem jeszcze tak. Cieszę się, że dostałem tę kartę, bo jedna ze szkół ponadgimnazjalnych taki system już ma. Ale karty mi nie dała. Ja lubię tak teraz przyjechać bez zapowiedzi i ostatnio nie mogłem do tej szkoły wejść. Skończyło się prawie na drobnej kłótni z wozem, bo mnie nie rozpoznał. W każdym razie bądź serdecznie za to dziękuję i wszystkim Państwu to bardzo. Pamiętajcie o nas i wspólne takie w przyszłości przedsięwzięcia realizujmy. Dziękuję Ci, Jesiu. Dziękuję.